Cześć, witajcie. Z tej strony Barbara, a to są Kryminałki Barbarki. Na wstępie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał, którzy zostawili łapkę w górę i komentarz. Każda tego rodzaju działalność pozwala mi na rozwój. Jeśli chcesz jeszcze bardziej pomóc w rozwoju tego kanału, możesz mnie wesprzeć, klikając odpowiedni przycisk tutaj na YouTubie albo stawiając mi wirtualną kawę. Link w opisie. Dzisiaj, moi drodzy, w naszej podróży po różnych miejscach, gdzie dokonały się zbrodnie mniej lub bardziej straszne, zabieram Was do Rosji. I w związku z tym bardzo proszę o to, żeby w komentarzach nie dotykać spraw politycznych, bo to nie jest kanał polityczny, a historia, którą Wam dzisiaj opowiem, nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Będzie to opowieść o dwójce bardzo młodych ludzi. Kiedy opracowywałam tę sprawę, już po raz nie wiem który w moim życiu uświadomiłam sobie, że czasem zdarza się tak, że spotykają się ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nie powinni się byli spotkać. Ludzie, którzy mają na siebie destrukcyjny wpływ, ale nie potrafią lub nie chcą tego zrozumieć, w efekcie czego ciągną jedno drugie na samo dno, w konsekwencji marnie kończąc. I nawet starania najbliższego otoczenia nie są w stanie zapobiec nieszczęściu. W tej dzisiejszej historii dwójka zakochanych 15-latków transmitowała na żywo siebie, jak otwierają ogień do policji i otwarcie dyskutują z widzami o samobójstwie, a w tym samym czasie policja próbowała z nimi negocjować. Zacznijmy jednak naszą historię od samego początku. Denis Murawiow urodził się 14 sierpnia 2001 roku, a Katia Wlasowa 10 września tego samego roku. Denis wraz z matką i ojczymem przeniósł się do Pskowa w 2014 roku. Rodzina jego przeniosła się z Mirny w Republice Sachowskiej do obwodu pskowskiego. Powód tej przeprowadzki był bardzo prosty. Ojczym Denisa, były żołnierz, poszukiwał pracy i właśnie dostał szansę na pracę w branży budowlanej. Natomiast matka Denisa była psychologiem, podobno dosyć znanym. Więc jej tak naprawdę było obojętnie, gdzie będą mieszkać. Nasi główni bohaterowie, czyli Katia i Denis, spotkali się po raz pierwszy w kwietniu 2016 roku. Oboje szybko dodali się do kontaktów w WeKontakt i zaczęli nawiązywać przyjaźń. Chodzili razem na spacery, spotykali się po szkole i po kilku tego rodzaju spotkaniach narodziło się między nimi pierwsze silne nastoletnie uczucie i stali się parą. Rodzice zarówno jednej, jak i drugiej strony nie aprobowali tego związku. Pewnego razu młodzi ludzie wyszli na jedno ze swoich spotkań w środku nocy i już nie wrócili, co w efekcie skłoniło ich rodziców do powiadomienia policji i o 3 rano radiowóz przywiózł ich oboje do mieszkania rodziców Denisa i wtedy to matka chłopaka zdała sobie sprawę, że związek między tym dwojkiem jest bardzo silny. Nie zmienia to faktu, że kobieta była wściekła na dwójkę nastolatków, ale oni kompletnie nie zwracali na to uwagi. Ich, nazwijmy to,
romans po tej całej przygodzie trwał dalej. Oboje zginęli bez uprzedzenia po raz drugi i tym razem na dłużej. Ojczym chłopaka znalazł naszą parkę dopiero następnego ranka na dachu jednego z budynków. Po tym numerze mama Denisa zabroniła synowi widywania się z Katią. Chłopak jednak zignorował zakaz rodzicielki i kontynuował znajomość z dziewczyną. Kiedy jego mama dowiedziała się, że syn olał ten zakaz, naprawdę mocno się wkurzyła. Ale jako psycholog postanowiła trochę zmienić sposób postępowania i zdecydowała, że chciałaby nieco lepiej poznać Katię, w efekcie czego zdecydowała się zaprosić dziewczynę na rozmowę. I ta rozmowa przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze, do tego stopnia, że kobieta przekonała się do Kati, a dziewczyna zaczęła bardzo często bywać na kolacjach w domu Denisa, wychodziła na zakupy z jego matką, a mama Kati z kolei zaczęła uczyć rysować 7-letnią siostrę Denisa. Wszystko wydawałoby się więc zmierza ku szczęśliwemu końcowi. Kiedy później, po wydarzeniach, które stały się przyczyną tego podcastu, pytano mamę Denisa, jak ona widziała Katię i jej rodzinę, ta oceniła to w następujący sposób. Według niej Katia wychowywała się w bezdusznej i niekochającej rodzinie, aczkolwiek w takiej, w której przynajmniej na pierwszy rzut oka nie było widać śladów przemocy. Jej zdaniem w domu Kati było coś na zasadzie zimnego chowu albo, jeżeli ktoś woli, wojskowego drylu. Nic zatem dziwnego, że dziewczyna lubiła spędzać czas z rodziną Denisa. A jak to wyglądało w ogóle u Kati? Jak ta cała jej rodzina wyglądała? Nie wiemy na ten temat za dużo. Wiadomo, że gdzieś tak około roku 2000 matka Kati rozwiodła się z ojcem dziewczyny. A około 2008 roku ponownie wyszła za mąż za czynnego oficera sił specjalnych. Sama Katia dobrze uczyła się w szkole, lubiła rysować, lubiła muzykę. I to właściwie tyle, co przedostało się do opinii publicznej na temat dziewczyny i jej rodziny. Wróćmy jednak do naszej sprawy. Latem 2016 roku matka Denisa zupełnie niespodziewanie otrzymała zawiadomienie z Komisji do Spraw Nieletnich, której zarzucono jej poddawanie Denisa, i tu cytat, niewłaściwemu wychowaniu. Jak się okazało, Denis systematycznie łamał regulamin szkoły, opuszczał zajęcia, był niegrzeczny, opryskliwy i uszczypliwy wobec nauczycieli i bardzo często opuszczał budynek szkoły, żeby gdzieś za rogiem wypalić papieroska. Jego matka była bardzo zaskoczona tą korespondencją, ponieważ o żadnych takich zachowaniach syna nie miała pojęcia. Nie wiem, jak funkcjonuje rosyjski, czy też funkcjonował rosyjski system szkolny, czy tam, nie wiem, nie pisze się uwag do rodziców, zawiadomień, nie wzywa się tych rodziców do szkoły, tylko od razu się z grubej rury wyskakuje i gdzieś tam informuje jakieś służby. Naprawdę nie mam pojęcia, jeżeli ktoś z Was wie, to będę wdzięczna, jeżeli podzieli się w komentarzu swoją wiedzą. Denis miał kolegę w szkole, takiego, możemy powiedzieć, że no prawie przyjaciela, który również zauważył zmiany w zachowaniu chłopaka. Ten kiedyś był świetnym uczniem, pilnie się uczył, ale ostatnimi czasy stał się bardzo agresywny. Kiedyś nawet zdarzyło mu się nakrzyczeć na przechodnia, który upomniał go, że ławka jest do siedzenia, a nie do łażenia po niej buciorami.
Bardzo często też kłócił się z przyjaciółmi i na początku związku z Katią często ją wyzywał, ponieważ ta, przychodząc do szkoły i witając się z kolegami, miała zwyczaj dawać im buziaka. 5 listopada 2016 roku Denis wrócił razem z Katią ze szkoły do jego domu i młodzi ludzie najpierw zaczęli ze sobą rozmawiać, ale potem ta rozmowa przerodziła się w kłótnię i to taką bardzo ostrą na temat tego, jak spędzą resztę dnia, a ta kłótnia przeszła w bójkę, co doprowadziło do tego, że Katia zerwała z Denisem. Chłopak postanowił wyładować złość na reszcie rodziny, krzyczał na matkę, na siostrę, w efekcie czego jego mama zastosowała za karę starą jak świat metodę, czyli szlaban na 3 dni. Mimo, że Denis się później zreflektował i przeprosił. Tutaj jego mama postanowiła się wykazać konsekwencją i nie cofnęła zasądzonej kary. Relacje Denisa z Katią zaczęły się pogarszać jeszcze bardziej, kiedy jakiś czas później okazało się, że Katia zaczęła go zdradzać i podobno miał to nie być pierwszy raz, gdyż ponoć dziewczyna robiła to od początku trwania ich związku, a czemu oczywiście gorliwie zaprzeczała. Tego dnia, kiedy Denis dowiaduje się o zdradzie, około godziny 23:00, mama chłopaka otrzymuje od Kati SMS-a z informacją, że jej ojczym, Aleksiej Własow, pobił ją, więc ona uciekła z domu. Denis szybko się o tym dowiedział i zaczął szukać dziewczyny. Matka Denisa z kolei namówiła Katię, żeby ta przyszła do nich do domu i poczekała spokojnie na rodziców. Dziewczyna się na to zgodziła, ale po przyjściu powiedziała, że lepiej będzie jej żyć na ulicy, aniżeli wracać do rodzinnego domu. Katia była wyraźnie pod wpływem trunków wysokoprocentowych, a kiedy pojawili się jej rodzice, za żadne skarby świata nie chciała wsiąść z nimi do samochodu. Dlaczego w ogóle matka Denisa, mimo że dziewczyna tak bardzo nie chciała wracać do domu, zdecydowała się wezwać rodziców Kati, a nie na przykład, nie wiem, policję czy jakieś inne służby, które w Rosji zajmowały się sprawami nieletnich? Otóż to wynikało z tego, jak później tłumaczyła kobieta, że początkowo, mając na uwadze zachowanie dziewczyny, po prostu nie do końca jej wierzyła. Nie wierzyła w tą przemoc, nie wierzyła w to, że ojciec czy też ojczym Kati stosował wobec niej przymus fizyczny. Tyle tylko, że właśnie tego wieczoru czy też tej nocy matka Denisa zmieniła zdanie. Otóż stało się tak, kiedy zobaczyła i usłyszała, co się wydarzyło, kiedy po nastolatkę przyszedł jej ojczym. Otóż, kiedy Aleksiej przyjechał, nie powiedział kompletnie ani słowa, tylko szarpiąc zabrał Katię i zaciągnął ją do samochodu. Matka Denisa usłyszała wówczas taki świszczący oddech Kati, taki, wiecie, przyspieszony oddech osoby w panice, wręcz w histerii. Natomiast Denis był świadkiem, jak Aleksiej uderzył z główki dziewczynę w głowę. Tego już matka Denisa nie widziała, podkreślam, to widział sam Denis. Mama chłopaka była przerażona i miała ogromne wyrzuty sumienia, że zadzwoniła do rodziców dziewczyny. Następnego ranka skontaktowała się z Katią, żeby przeprosić, że w ogóle to zrobiła. Natomiast nastolatka, no, zachowała się tak, że już po prostu jej wybaczyła. Potem kobieta z dziewczyną zaczęły wymieniać między sobą wiadomości i już w kilku kolejnych Katia zaczęła sugerować możliwość zakończenia własnego życia. W związku z tym mama Denisa poprosiła dziewczynę, żeby do niej przyszła, co ta zrobiła.
Okazało się, że Katia ma na głowie ogromnego siniaka, który próbowała jakoś zmniejszyć, smarując maść, go jakąś maścią, nie wiem jaką. W każdym razie było, że ta maść miała złagodzić opuchliznę, ból, ale też zniwelować to zasinienie. Do mamy Denisa Katia powiedziała, że tylko ona się o nią troszczy. Kobieta zaczęła subtelnie podpytywać nastolatkę o myśli samobójcze, bo to był ten czynnik, który najbardziej mamę Denisa przeraził. Ale Katia powiedziała, że wszystko już przemyślała, że zmieniła zdanie, że nie zamierza skracać swojego życia. Mama Denisa niestety musiała wyjść z domu, gdyż miała umówione wizytę w klinice ze swoimi córkami, więc Katia została sama z Denisem. Kiedy kobieta wróciła z kliniki, wydawało się, że para na powrót się pogodziła. Natomiast Katia była bardzo niespokojna, ponieważ miała wracać do domu. Z kolei następnego ranka matka Denisa weszła na stronę chłopaka na komunikatorze i zobaczyła tam wiadomości, jakie para ze sobą wymieniała, i zaniepokoiła ją wiadomość, w której chłopak pisał, że pójdzie z Katią do końca. Matka zapytała go o te rozmowy, ale on powiedział, że nie ma się czym martwić, żeby się uspokoiła. Właściwie nie wiem dlaczego, ale to tej kobiecie wystarczyło. Więc ja trochę tak tutaj nie do końca rozumiem, bo z jednej strony ona zwraca uwagę na faktycznie istotne rzeczy, a z drugiej strony zupełnie proste słowa wystarczają, żeby gdzieś tam ten jakiś jej niepokój ugasić. Czyli z jednej strony ona jakby chciała być czujna, ale z drugiej i widzi pewne rzeczy, a z drugiej strony jakby chyba nie do końca chciała je widzieć czy zaakceptować. No taki mam tutaj, słuchajcie, jakby trochę problem ze zrozumieniem działań i sposobu myślenia tej kobiety. 11 listopada Denis nagle zniknął. Mama i ojczym chłopaka wrócili do domu, ale syna nie było, a jego telefon był wyłączony. W domu brakowało również ciepłych ubrań, poduszki, koca, naczyń, noża, butelki alkoholu i karty bankowej, która została użyta o 6 rano, żeby wypłacić 1000 rubli. Dzień wcześniej Denis spotkał tego swojego najlepszego kolegę ze szkoły, ale ani słowem nie zająknął się w rozmowie z nim o tym, że planuje ucieczkę z domu. Zamiast tego powiedział, że to Katia uciekła, ponieważ została kolejny raz pobita. Kiedy matka Denisa po zniknięciu chłopaka skontaktowała się z matką Kati, ta powiedziała jej, że córki nie ma w domu już od 2 dni. Zarówno ona, jak i jej mąż odmówili też jakiejkolwiek pomocy w poszukiwaniu nastolatków. Tym razem jednak matka Denisa się nie poddawała i pod jej naciskiem mama Kati powiedziała, że macocha Kati mieszka w wiosce o nazwie Krasny Jestrugi i że rodzina posiada tam domek letniskowy. Mama Denisa zaczęła więc szukać kontaktu ze wspomnianą macochą i kiedy to się powiodło, kobieta zapewniła ją, że jeśli przyuważyłaby nastolatków w wiosce, natychmiast zadzwoni do mamy Denisa. Dzień po zniknięciu dziewczyny, ojczym Denisa i chłopaka oczywiście, więc dzień po zniknięciu tej pary, ojciec Denisa udał się we wszystkie miejsca, do których zazwyczaj uczęszczał jego syn z Katią i w ogóle do miejsc, gdzie spotykali się miejscowi nastolatkowie, ale niestety zaginionej pary nigdzie nie było. Więc rodzina chłopaka zdecydowała się ostatecznie zgłosić sprawę na policję. Niedługo po złożeniu zawiadomienia Denis skontaktował się z matką i powiedział jej, że z Katią i z nim wszystko jest w porządku
i poprosił mamę o wycofanie tego zawiadomienia. Natomiast nie chciał powiedzieć rodzicom, gdzie jest, i groził, że popełni samobójstwo, jeżeli będą go nadal szukać. Mama Kati napisała do mamy Denisa, że ona nie będzie zgłaszała zaginięcia córki na policję. Dopiero 14 listopada zdecydowała się złożyć doniesienie, ale nie na policję, tylko do Komisji do Spraw Nieletnich, chcąc umieścić Katię w internacie. Czyli krótko mówiąc, matka Kati, mimo że dziewczyny nie było, nie wiedziała, gdzie ona jest, to nawet nie tylko nie próbowała jej szukać, ale w żaden sposób nie próbowała rozwiązać problemu, ani nawet dowiedzieć się, dlaczego jej córka zachowuje się tak, jak się zachowuje, dlaczego ucieka z domu. Jej mama po prostu chciała się pozbyć problemu, jakim stała się dla niej córka, i oddać ją do internatu. Wiecie, taka prawdziwa madyka przez drukowane litery, no, słów brakuje. I to nie jest tak, że nagle coś się przestawia dziecku w główce i z dobrego, grzecznego, pilnie uczącego się młodego człowieka robi się bandyta czy chuligan. Zawsze takie zmiany w zachowaniu młodych ludzi, one się wiążą w tym, że coś się wydarzyło. Albo w domu, albo poza nim. I tu należy drążyć, należy szukać przyczyn, żeby problem rozwiązać, żeby znaleźć przyczynę, leczyć, a nie tylko leczyć już sam skutek. Niestety, jak widać, matce Kati tutaj zabrakło chęci, empatii, już sama nie wiem czego. Po prostu chyba jej córka najzwyczajniej w świecie przeszkadzała, więc postanowiła się jej pozbyć. Natomiast poszukiwania dwójki młodych ludzi, pomimo gruźb Denisa, trwały dalej. Ale ani policja, ani rodzice chłopaka nie byli w stanie znaleźć żadnych śladów nastolatków. Tymczasem nasza poszukiwana para pojechała do Krasnych Strug 12 listopada, a Denis skontaktował się ze swoją przyrodnią siostrą, która mieszkała w Petersburgu, i poprosił ją o wynajęcie mieszkania dla niego i Kati, ponieważ oni oboje planowali się tam przeprowadzić około 14 listopada. Mama Kati dowiedziała się, że para jest w Krasnych Strugach, więc zdecydowała się tam pojechać, czyli jednak coś postanowiła zrobić. Zadzwoniła też do matki Denisa i poinformowała ją, że dzieciaki przebywają w tej wiosce, że ona tam pojechała, ale że dom i drzwi są zamknięte od środka. Wówczas mama Denisa powiedziała kobiecie, żeby zadzwoniła na policję, ale ta odmówiła, ponieważ, i tutaj słuchajcie, no wszystko mi już opada na południe, ponieważ nie chciała, żeby uszkodzili drzwi. No bo to było oczywiste, że policja będzie chciała tam po prostu wejść i zrobi to siłowo. Więc kobieta postanowiła po prostu poczekać na zewnątrz, aż młodzi ludzie sami zdecydują się wyjść. No mówię, no matka roku jak nic. Kobieta, a później również babcia Kati, podeszły do domu i zapukały. Tym razem para uciekinierów otworzyła drzwi. Denis kazał kobietom odejść, a Katia w tym czasie stała z tyłu za nim, trzymając nóż, który, jak później będzie opowiadała gdzieś tam w transmisji na żywo, trzymała i nie miała zamiaru nikomu nim grozić. Ale jej babcia zauważyła ten nóż i rzuciła się na Katię, próbując wyrwać jej narzędzie, co spowodowało, że dziewczyna skaleczyła się w dłoń. A to z kolei spowodowało, że Denis stracił nad sobą panowanie, wyciągnął pistolet, o tym skąd broń to za chwilę, i strzelił matce Kati w biodro. W efekcie matka i babka wycofały się, żeby w końcu wezwać policję, a Denis i Katia zabarykadowali się w domu. Teraz już tak konkretnie. W tym samym czasie
Policję powiadomiono, ale powiadomiono także rodziców Denisa o tym, co się wydarzyło, i ci także przyjechali do Krasnych Struk. Niedługo potem nastolatkowie zaczęli prowadzić transmisję na żywo w internecie. Matka Kati cały czas twierdziła przed policją, ale również to samo mówiła rodzicom Denisa, że chłopak przytrzymuje Katię siłą jako zakładniczkę. Ale podczas tej transmisji na żywo Katia całkowicie temu zaprzeczyła. Oni rozmawiali na czacie ze swoimi oglądającymi i padały właśnie pytania i oni odpowiadali. Wyjaśnili również publiczności, że uciekli z domów z powodu złych relacji z rodzicami i że nie zamierzają się poddać, zanim nie pokażą całej swojej broni, którą posiadają. A tę broń zdobyli, ponieważ opróżnili sejf, który znajdował się w domku, w którym przebywali. Udało im się ten sejf otworzyć. Policja przybyła pod domek, kiedy młodzi ludzie transmitowali już na żywo, a Denis zaczął do policjantów strzelać. On się śmiał, strzelał do policyjnej furgonetki z okna na piętrze. W konsekwencji lekko ranił jednego z funkcjonariuszy i zmusił go do tego, żeby ukrył się za krzakami w dalszej części ulicy. Ten po tym strzale, kiedy okazało się, że to nie są żarty, że ci młodzi ludzie dysponują prawdziwą bronią z prawdziwą amunicją, postanowił wezwać wsparcie. Wiecie, ja robiąc tę sprawę, ja miałam takie wrażenie, że tutaj prawie każdy robił coś na pół gwizdka. Tak robił, nie robił i dopiero musiało dojść do jakichś takich radykalnych sytuacji, żeby tutaj zabrali się do roboty wszyscy tak, jak powinni byli to robić od samego początku. Tymczasem nasza para młodzieży prowadziła dalej transmisję na żywo, zachowując się przy tym, bardzo bym powiedziała, nonszalancko, wyzywająco. Filmowali, jak palą, jak farbują sobie włosy, jak te włosy obcinają, ale też jak gotują, jedzą, piją alkohol i generalnie popisywali się przed publicznością, również tą bronią i rozmawiali też o tym, jak oddział specjalny policji próbuje szturmować domek i jak oni sobie świetnie radzą z tym szturmem, strzelając do funkcjonariuszy. Sfilmowali również siebie, jak oddają strzały do telewizora, a następnie wyrzucają go przez okno w stronę policjantów. Obrażali też funkcjonariuszy, mówiąc, że policja na ich terenie jest bezużyteczna, i że szturmują budynek tylko dlatego, że się nudzą i boją się dzieci i że w ogóle fajnie byłoby tych wszystkich policjantów zastrzelić. Sami otwarcie opisywali siebie jako niezrozumiałych psychopatów. Denis twierdził również, że przed przybyciem policji zastrzelił dwa psy, ale akurat tego nigdy nie potwierdzono, ponieważ nie było żadnych doniesień o zabitych zwierzętach na terenie wioski. Widzowie transmisji próbowali przemówić nastolatkom do rozsądku, ale niestety ich wysiłki poszły na marne. Jeden z komentatorów poprosił Katię i Denisa, żeby pomyśleli, że mają przecież przed sobą całe życie. Po co im to, co robią? Na co Katia powiedziała: życie przed nami? Cholera, oni nie rozumieją, co zrobiliśmy. Denis się z nią zgodził i dodał jeszcze od siebie: wsadzą nas do więzienia dla dzieci. Rodzice pary też nie odnieśli żadnego większego sukcesu. Denis nie odpowiadał na żadne telefony ani na SMS-y, które wysyłała do niego mama. Również policja próbowała negocjować z nastolatkami i nakłonić ich do opuszczenia domu, ale cały czas robili to w takim duchu, że zakładali, że Denis przetrzymuje Katię siłą. Nawoływali, żeby ją wypuścił. Policja nie miała pojęcia, że dokładnie w tym samym czasie młodzi ludzie
otwarcie rozmawiali w internecie o skróceniu swojego życia. W końcu jednak policjantom udaje się dotrzeć do nastolatków, tyle że nie bezpośrednio, lecz wykorzystując do tego mamę Denisa. Otóż kobieta przekonała młodych ludzi, żeby oddali jej całą broń. Ci się zgodzili, wyszli na balkon i zrzucili z balkonu nóż, naboje, resztę amunicji, no i oczywiście całą broń, po czym powiedzieli, że już niczego w domu nie ma, została tylko chochla. Kobieta zabrała ten cały arsenał i ostrożnie przerzuciła na drugą stronę płotu. Następnie wróciła pod balkon, żeby kontynuować rozmowę z dwójką uciekinierów. Zdesperowana kobieta zaproponowała Kati, żeby po opuszczeniu domku Katia zamieszkała z nią, z jej rodziną, z Denisem, z dala od agresywnych rodziców. Obiecała też, że już zawsze będzie przy dziewczynie. Kobieta rozmawiała też z Katią o takich zwykłych sprawach, jak na przykład nowa fryzura, którą dziewczyna sobie zrobiła, obcinając i farbując włosy podczas transmisji na żywo. Natomiast Denis poprosił matkę o 40 minut na przemyślenie sprawy i oczywiście kobieta, nie mając innego wyjścia, zgodziła się na to. Wszystkie te działania i rozmowy dały nadzieję, niestety jak się okazało, fałszywą nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Otóż po przeliczeniu sztuk odzyskanej broni, policja była niemal pewna, że para ich oszukała i nie oddali całego arsenału, czemu Denis starał się zaprzeczyć i powtarzał, że w domu została już tylko chochla. Wkrótce do wsi przybył Aleksiej, który był właścicielem zarówno tego domku, jak i znajdującej się w nim broni palnej i potwierdził policjantom, że faktycznie w domku została jeszcze jedna sztuka broni. Po upływie umówionych 40 minut mama Denisa podeszła do domu i zapytała, czy młodzi są gotowi do wyjścia, na co chłopak odpowiedział, że potrzeba im jeszcze 5 minut. Kobieta nie chciała już czekać i chciała po prostu sama wejść do domku, żeby porozmawiać normalnie face to face, ale kiedy tylko dotknęła klamki, policja zorientowała się, co ona chce zrobić i kazali jej się natychmiast wycofać, na co ona bardzo niechętnie się zgodziła. W ciągu tych 5 minut dzwoniła na telefon komórkowy Denisa, ale bez skutku, ponieważ chłopak wyłączył aparat. Mama Denisa powiedziała o tym policji, a ci uznali, że dość czekania, trzeba rozpocząć konkretne działania i rozpoczęli taki porządny szturm na chatę. Policja weszła do środka przy użyciu granatu hukowego, po czym wdarła się do pokoju, w którym przebywali Denis i Katia. Ale niepotrzebnie się spieszyli, ponieważ para nastolatków nie żyła. Oboje mieli pojedyncze rany postrzałowe. Zanim policja wtargnęła do domku, Denis i Katia opublikowali w swoich mediach społecznościowych następującą wiadomość. Kochałem cię, ale nie zauważyłeś, jak zrujnowałeś mój umysł i życie. Żegnajcie wszyscy przyjaciele, rodzina i znajomi. Nie martw się, odejdę w pięknym stylu. Życzę wszystkim powodzenia w życiu i nie bójcie się żyć tak, jak chcecie lub czujecie, że jest to konieczne. Życie pełne przyjemności jest najlepszym życiem. Kocham cię. Ta wiadomość została wysłana zaraz po wyłączeniu ostatniej transmisji na żywo, która odbyła się w zupełnej ciszy, a na ekranie widać było tylko Katię w
pociągającą nosem i próbującą uniknąć patrzenia do kamery. Sekcja zwłok nastolatków wykazała, że byli pod niewielkim wpływem procentów, natomiast nie mieli w organizmie żadnych środków odurzających. Uważa się, że to wyglądało w taki sposób, że za zgodą Katy Denis ją zastrzelił, a potem zestrzelił sam siebie. Oczywiście pojawiło się mnóstwo wątpliwości co do tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Niektórzy uważali, że policja zastrzeliła Denisa i Katię. Sugerowano taką wersję na podstawie analizy materiału, z którego wynikało, że młodzi byli nieuzbrojeni, a wcześniej stwierdzili, że targnięcie się na swoje życie nie wchodzi już w grę. Nigdy jednak tego nie potwierdzono tak do końca, jak i tego, czy policja do nich strzelała. Natomiast funkcjonariusze stanowczo temu zaprzeczają. Niektórzy również są zdania, że w domku z Denisem i z Katią była trzecia osoba, bo ktoś miał mówić, że słyszano głos nienależący ani do chłopaka, ani do dziewczyny. Denis i Katia zostali pochowani w odstępie jednego dnia. Mama Denisa chciała, aby pochowano ich razem, ale matka Katy stanowczo się temu sprzeciwiła, a później zablokowała rodzinę Denisa na tym komunikatorze VK i nie chciała z nimi rozmawiać w żaden inny sposób. Po prostu całkowicie się od nich odcięła. Po tym zdarzeniu wszczęto kilka dochodzeń. Na przykład członek zespołu kryminalistycznego zatrzymał w domu aparat, którym fotografował dowody, i pozwolił, żeby córka sobie pożyczyła ten aparat. Jej matka znalazła na nim zdjęcia ciał Denisa i Katy i udostępniła je znajomym na komunikatorze internetowym, co spowodowało upublicznienie zdjęć. Wszczęto dochodzenie w sprawie naruszenia prywatności, które zostało jednak umorzone ze względu na brak corpus delicti. Z kolei ojczym Katy, Aleksiej Własow, został oskarżony o nieostrożne przechowywanie broni palnej, jednak postawione mu zarzuty również oddalono. Wadimowi Andrzejowi, naczelnikowi Wydziału Komisarzy Okręgowych oraz Wydziałowi do Spraw Nieletnich Komendy Pskowskiej nr 1, pełniącym w tym czasie dyżur jako osoba odpowiedzialna z kierownictwa, również postawiono zarzuty dotyczące nienależnego wykonywania obowiązków, nieuczciwego stosunku do służby, w wyniku którego dwie osoby zginęły. Z akt sprawy wynika, że nie udało się mu odpowiednio zorganizować i współpracować z lokalną policją w celu odnalezienia Denisa i Katy przed strzelaniną. Nie badał też okoliczności ich ucieczki, nie wypytywał ich przyjaciół i znajomych o to, dokąd młodzi ludzie mogli uciec, nie przywiązywał też wagi do informacji o skłonnościach autodestrukcyjnych młodych ludzi i nie uznał za wystarczająco istotne informacje o tym, że ci młodzi ludzie grozili skróceniem swojego życia. I wreszcie nie włączył do śledztwa inspektora do spraw nieletnich. 3 czerwca 2019 roku postępowanie przeciwko niemu zostało umorzone również z uwagi na brak corpus delicti, a sąd uznał, że Wadim nie mógł przewidzieć wydarzeń, które miały nastąpić. Pracownicy Komisji do Spraw Nieletnich oraz przedstawiciele szkoły, do której uczęszczali Denis i Katia, także ze względu na brak dowodów, uniknęli odpowiedzialności karnej. Przeciwko lokalnej policji również wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia władzy, które dotyczyło policji spoza obwodu pskowskiego, ale i tu sąd orzekł, że nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Wielu ludzi było z tych wyroków niezadowolonych i upierało się,
że do chaty policja wkroczyła z zamiarem neutralizacji Denisa i Kati. Cała sprawa stała się dobrze znana nie tylko w Rosji, ale też na arenie międzynarodowej i została także ukazana w popkulturze. W 2018 roku rosyjski zespół rockowy Noczny jest Snajpery nagrał na podstawie tej sprawy piosenkę i teledysk zatytułowane Instagram. Oni tam śpiewają jeszcze tę piosenkę z jakąś kobietą. Link do piosenki zostawiam w opisie i bardzo proszę mnie tutaj nie posądzać o jakieś szerzenie rosyjskiej kultury czy o jakieś tam prorosyjskie skłonności. Ja po prostu tylko przedstawiam fakty i być może ktoś z Was będzie chciał ten teledysk zobaczyć. Zresztą ten teledysk na Festiwalu Filmów Niezależnych w Pradze zdobył nominację i nagrodę za najlepszy teledysk, a w 2019 roku sprawa Kati i Denisa została ukazana w przedstawieniu operowym o tytule Denis i Katia. I to wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o tę sprawę. Bardzo jestem ciekawa, co Wy o niej sądzicie i przede wszystkim, co sądzicie o postawie rodziców, zarówno Denisa, jak i Kati. Ja mam, moi drodzy, tylko jedną konkluzję i tę konkluzję ja już mam od bardzo wielu lat. Dzieci nie tylko się ma, ale dzieci się również wychowuje. Dzieci to nie jest tylko i wyłącznie sama radość, ale to też jest moc różnego rodzaju kłopotów i trudności. I według mnie rodzic jest od tego, żeby temu dziecku pomagać, ale pomagać w sposób mądry. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Dziękuję tym, którzy wysłuchali podcastu do końca. Jeżeli komuś się podobał, to wiecie, moi drodzy, co robić. Do usłyszenia za tydzień.